Siemano widzowie, witam was serdecznie. Kolejny odcinek, kolejny dzień i kolejne zmagania na Palionowie. I dzisiaj powiem wam szczerze, że no będzie się działo, ponieważ musimy zrobić fake więzienie. Uwaga, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi dokładnie na tym filmie. Ale zanim rozpoczniemy, to koniecznie zapraszam was na Palion Style'a, ponieważ tam możecie... O! Tutaj mam taki kubeczek sobie załatwić, tu dostałem, a dodatkowo w środku są breloki, tu mam akurat Milki breloka, za niedługo oczywiście na sklepie. Tutaj jest brelok Pawła, mi wypadł, i jest jeszcze mój breloczek oczywiście, którego również możecie tam kupić. Serdecznie was tam zapraszam, wiem, że ostatnio dużo o tym mówię, ale oczywiście takiego breloka kto ma, ten lepiej sypia. Dobrze widzowie, dzisiejszy odcinek polega na tym, że musimy zrobić fejkowe więzienie, w którym tak naprawdę fejkowego Steve'a zamkniemy. Dlaczego fejkowego? Ponieważ jak mogliście zauważyć na filmie dzisiejszym u Pawła, sytuacja troszkę nam się, że tak powiem, skomplikowała, ponieważ dowiedzieliśmy się, że Steve spotyka się z Palionką potajemnie i że Palionka dokładnie wiedziała kiedy i o której godzinie przyjść tam na miejsce, gdzie Steve ma tą taką bazę, tam co odkryliśmy jakiś czas temu, i spotkali się razem i porozmawiali o tym dziecku i tak dalej, i chcielibyśmy wykorzystać Steve'a do tego, żeby móc jakoś dowiedzieć się, kto tak naprawdę jest ojcem. I jako że oni się jakoś tam spotykają i że Palionka no jakimś tam, że tak powiem, może nie uczuciem, ale jakąś sympatią darzy po prostu Steve'a, pewnie tak jak każdego innego, no to będzie pewnie jej zależało na tym, żeby Steve'a uratować, więc my go tak upozorujemy, jego porwanie. I żeby upozorować to porwanie, będzie mi potrzebna właśnie głowa Steve'a. A jako że ja tam mam taki ten z pamiątkami Stragan tam, o którym pewnie mam nadzieję, że pamiętacie, no to mam takie głowy właśnie tutaj na... z tych graczy serwerowych. No i mamy również głowę Steve'a, którą dzisiaj wykorzystamy. Zaraz dowiecie się jak. Ja oczywiście całą akcję, nawigację robię tutaj z Palionem, więc lecę w tym momencie po niego i zaraz dowiecie się, o co chodzi. On już się przygotowywał do tej akcji, bo to naprawdę gruba akcja jest. Dobra, dobra, pukamy. Dyn, 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 dyn. Wchodzimy do środka, idziemy. Robię zielony młyn. Zielony młyn. Dyn, 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 dyn. Ja dobrze wiem, co chcesz zrobić. Co? No już mam przygotowane rzeczy. Tak? Bardzo dobrze, bardzo działamy, dobrze. Słuchaj, stary, a pa co ja mam? Czuję, że to naprawdę wyjdzie. No, o, załatwiłeś! Jest, załatwiłem głowę. Jesteśmy w stanie to zrobić. Stary, to będzie taka przekmina, że na bank się Palionka na to nabierze. Jestem przekonany. Dobra, stary, musimy znaleźć miejsce. Gdzieś no, dalej, dokładnie. Nie? Gdzieś dalej. Tak, wydaje mi się, że to powinno być jakieś miejsce mroczne, zdecydowanie. Dawaj za mną. Mam pomysł. Masz? No, patrz, leć za mną. To jest takie miejsce, które już ja o nim dawno zapomniałem całkowicie. A ono tutaj jest, patrz, w tym miejscu. Już tak naprawdę mamy bardzo dużo przygotowane, jak sobie tak uświadomiłem. Tu. Dobra, patrzam. Nawet nie wiedziałeś, pewnie, że coś takiego tu jest, co? Ja teraz sobie o tym przypomniałem, Co to było? Tutaj, stary, kurczę, co to było? Tutaj była jakaś... Tu co? Ja już, stary, nie pamiętam, co tu było. Już jakoś tak dawno to było, że tu, tu się dzieje tyle rzeczy, że szok. Tu nie wiem, szczerze, stary, to jest, kurczę, jedna wielka niewiadoma. Dobra. Tyle rzeczy na tym Palionowie, o których tak, ja nie to wiem. Prawda, no ja co chwilę znajduję coś, co już zapomniałem. Dobra, to, stary, to zróbmy tu. Tam. Co? No, rozkopać tutaj można, prawda, i zrobimy tutaj taką celę. Uwaga, widzowie, już wam tłumaczę, na czym polega cały plan. Robimy fejkowego więźnia, czyli robimy tutaj, założymy, zaraz jeden z nas założy, pewnie Paweł, założy głowę Steve'a, powie kilka słów, które zostaną tutaj... Będziesz aktorem. Powie kilka słów, które zostaną tutaj nagrane. My te słowa przerobimy jakoś tam. Ja postaram się w programie przerobić tak, żeby one brzmiały jak słowa Steve'a po prostu. Albo mniej więcej, wiecie, jakiś taki grubszy głos, taki, żeby Palionka mogła się nabrać, że to faktycznie jest Steve. Puścimy to Palionce i mam nadzieję, że Palionka nabierze się na to, że faktycznie to jest Steve i będzie chciała na przykład go ratować i tak dalej, i może się czegoś ciekawego od niej dowiemy. Taki jest plan, mam nadzieję, że się uda. Dobra, stary, wiesz, jak jest problem? Nie, ja mam pochodnię. Ja naprawdę nie wiem w sumie, co mam zrobić wtedy. Masz pochodnię jakąś? Mam latarenki niebieskie. O, to też. To bardzo dobrze. To wręcz bym powiedział, że wybitnie. Dobra, robimy podłogę. Podłoga. Piękne rzeczy, podłoga stąd. Nie. Ja mam, stary, nie z tego. Mam być mroczne. Niech Palionka musi być groza, stary. A, to ty przygotowałeś te ciemniejsze. Okej, rozumiem. Możesz skopać sufit. Dobra, no to ja się zajmuję kopaniem. Zostało mi tylko, do tego się nadaje. No, żeby ta cela faktycznie wyglądała tak. Nie, to masz rację. Trzeba zagrać na psychice Palionki. Ona zbyt inteligentna nie jest, ona się nabierze. No, to jest to, stary, to może być dobre, no. Aczkolwiek jeszcze jakbyś miał te stąbriki, te ciemne takie, te deep takie, o, to już w ogóle. A, zostawiam. Eł, kurde, się podpaliłem tym ogniem, ale się wystraszyłem. Przepraszam, ja mam po prostu niekontrolowane krzyki, ja tego nie umiem kontrolować, wiesz? Jak mi się dzieje krzywda, to jest odruch bezwarunkowy, ja już po prostu krzyczę. I już, no, tak to wygląda. Pewnie jak ktoś by mnie wystraszył, to pewnie bym się od razu, wiesz. A, sufit jeszcze zapomniałem, bo myślałem, że to będzie o jedno niżej, ale dobra, okej, to jeszcze sufit. Ja mam takie odruchy, no, ale to już nie umiem, ja już przestałem z tym walczyć, wiesz, to już po prostu zaakceptowałem to, że już taki jestem. Jak jestem, mi trudno. Dobra, kraty to mam akurat, kraty sobie przygotowałem, dobra. Drzwi można tutaj dać. Coś takiego, okej.
O, i cudownie. I teraz tutaj będzie... O, i teraz środek trzeba zrobić, tylko nie mam, dźwigni. To tak zrobimy chyba. O, no, może tak, może tak. No, no, to na koniec damy te drzwi w takim dobra, razie. Dobra, dobra, na koniec. Teraz tu, o, ja nie mam nie tych bloków. Kurde, jakaś taka ta chuda ta cela, co? Chuda, ale na filmie to i tak nie będzie widoczne, bo ja nie mogę zabrać dużego kadru, wiesz? Ja muszę, nie, tak, bo tylko tak, głowę tak, muszę ci zabrać, ewentualnie, no tam troszkę barków będzie widać pewnie, no bo sama głowa to będzie podejrzane. Więc musi tam być bark, ale ona, ja podejrzewam, że ona nie zwróci w ogóle uwagi na to, my tu potem też musimy przyjść, pokazać, nie? Że jest tak, pokażemy jej, pokażemy, oczywiście, że tak. Dobra, pajęczyny, yo, to ja aż tak nie przygotowałem się, ja myślałem, że po prostu jakoś zrobimy taką celę. Ej, dalej tu jest ciemno! Ciemno tu jest! Patrz. Wow, tak jest! I on tu leży i o kurczę, set pointa sobie tu ustawię, no to ładny jestem, elegancki. Dobra, możesz tu w końcu postawić lampkę, bo ja tu nic nie widzę. Pewka. Daj, postaw tu jakąś taką... O łańcuch. Aha, tak? No dobra. Myślałem, że o, widzisz, to i tu. I no i elegancko, no i elegancko, ja tu nie mam w sumie nic do dodania, no. Ja się nie przygotowałem aż tak jak... Co tu jeszcze można dać, no? No kurczę, powiem ci... Wiesz co, wydaje mi się, że... No pajęczyny to jest dobry pomysł. I wydaje mi się, że troszkę za dużo jest tych słupów, ale... Ło! Dostałeś! Dostałeś! Serca! Jo! To jest tak mocne. Dobra, czy chcemy to nagrywać z zewnątrz, czy w środku tej celi? Kurczę, z zewnątrz to by wyglądało mocno chyba, co? Patrz, ja stanę tutaj. Tu, ty byś stanął tam w tej celi, ja zrobiłbym na ciebie zooma. Oho, to jest to, tylko ja muszę tak ciebie chwycić, żeby nie było widać, że to jesteś ty. Załóż tą głowę i ściągnij elytrę, to jest bardzo ważne. Dobra. O, i stań tutaj, o, dokładnie tu, gdzie stoisz. Dobrze, i jeszcze panią stajle, jak założysz to w ogóle, to będzie, że po prostu ci dodaliśmy, że zmuszamy cię do tego, żebyś w tym chodził. Tak, ja to będę musiał przyczyć. Że widać te zielone, tak, o tak będę stary, żeby, bo widać mi ten. A, tak, to ja stanę jeszcze wyżej w takim razie, patrz, stanę tu, jeszcze wyżej, żeby to... Będę mówił bardziej do ziemi. Tak, ja tu mam na ciebie taki kadr. Kurczę, ale widać ci te ręce, ja będę tu musiał przyciąć jakoś tak bardziej. Dobra, no to w takim razie, słuchaj, musisz powiedzieć coś, co ty musisz powiedzieć? Ty musisz powiedzieć coś w stylu, że... To stary, palionka uwieś... Poczekaj, ja mam jedną. Co masz? Patrz, co jak byśmy zrobili w ten sposób? Myk. Płotka na niewidzialność? Ej, to jest mocne. A, i teraz są stary ten. Stary, wiesz co by było jeszcze lepsze, jakbyś za sobą miał greenscreen, ja bym tam mógł cię, kurczę, wkleić normalnie Steve'a od dołu. Dobra, jest git. Nie, jest dobre, ja i tak to przytnę tak, że nie będzie widać. Dobra, no to stary, mów jakiś tekst i ja po prostu ja się teraz nie odzywam, żeby nam się to nie powieliło, dawaj. Pomocy! Nie umrę! Ale Steve tak nie mówi. Ona musi uwierzyć w to, musi zrobić coś w stylu, że palionka uwięzili mnie. Chcą mi zrobić krzywdę. Ale ty chcesz mój głos przerobić, ja myślałem, że ty dograsz głos. Nie, ja twój muszę przerobić. Okej. Palionka pomocy. Więzili mnie, nie mam stąd wyjścia. To jest mój koniec. Zginę za 2 dni. Musisz mi pomóc. Kto jest ojciec dziecka? Tylko to powiedz im, a mnie wypuszczą i będę wolny. Dobra, świetnie, to jest to. Przekonywujące, wydaje mi się, że może się na to nabierze. Dobra, stary, ja w takim razie lecę to szybko zrobić, tak żeby ten filmik, no żeby to wyglądało wiarygodnie. I zaraz pokażę ci, jak to wygląda i polecimy na palionkę, pokażę tylko, jak to wygląda, a na palionkę oczywiście pokażemy jej to na odcinku Pawła, widzowie. Więc ja idę przygotować ten materiał, zaraz wracam. Dobra, widzowie, mam ten materiał, uwaga, puszczam go Pawłowi. Paweł, zobaczysz jaka reakcja, czy no, pasuje pokaż, to pokaż, i pokaż. Czy da się na to nabrać w ogóle. Uwaga! Palionka pomocy. Więzili mnie, miałem stąd wyjścia, to jest mój koniec. Zginę za 2 dni, musisz mi pomóc. Kto jest ojciec dziecka? Tylko to powiedz im, a mnie wypuszczą i będę wolny. No. Git jest, no nie widać na nie, że to ja. W ogóle nie ma szans. No co jej powiemy, że ma taki głos, że nie wiem. No, że... wydaje mi się, że po prostu musimy zrobić tak, że powiemy jej, że ma taki głos, dlatego że już go torturowaliśmy i mu się troszkę zmienił. Bo no. Nie wiem, przecięliśmy mu krtań albo coś. Że ma obite płuca. dobra. I ja mam nadzieję, że na to się nabierze. I tu przyjdziemy, dałem tam te drzwi, no i git. I myślę, że na to się nabierze, no, to zdecydowanie. Musi się udać, nie? Ja liczę na to, że ona. No jak zdradzi, kto jest ojcem, to jest sukces, nie? Bo tak też Steve na niej to wymusił i mam nadzieję, że.
Tak mnie to ciekawi, no kto tak, może mnie być? Też, mnie też. Właśnie, bo mnie ciągle wszyscy oskarżają, a ja nie mogę być tym ojcem, to jest niemożliwe. Więc to musi być ktoś no ja inny. Ja wiem, że to nie, ale CIA robią, z kurzasz. No, więc wydaje mi się, szczerze, kurczę, wydaje mi się... No dobra, obstaw, kto to może być twoim zdaniem w takim razie? Kto ci się wydaje najbardziej nie prawdopodobny? Wiem, kurde, Yeti chyba, no serio, nie wiem. Yeti? No naprawdę, nie wiem. Kurczę, no ja w sumie nie wiem. Ja jestem tak rozdarty, że... To się może wszystko już wydarzyć. Ja bym się nawet nie zdziwił, jakby się okazało, że ojcem jest w ogóle ktoś, kto tutaj nie jest Napoleonowie w ogóle, albo, że wiesz, no, pozna kogoś nowego, nie? To w ogóle byłoby to chyba najgorsze. To jest taka szansa, no nie wiadomo. No, bo nie było i dwa miesiące, nie? Nie mamy jak się tego dowiedzieć teraz. Nie było i dwa miesiące. Błagam, żeby to się udało, no musi te nagrania oddać. Mam nadzieję, że tak. Dobra, puścimy jej to i zobaczymy, może się na to nabierze. W każdym razie to by było na telewizowie. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro. Elo!